Cześć! Zapraszam Was do sięgnięcia po Niedzielę Młodych i dzielenia się nią z Waszymi przyjaciółmi. Uratowani dla życia to artykuł Aleksandry Nitkiewicz, która pisze o zranieniach i braku miłości w domach rodzinnych. Poznacie historię ojca, matki, córki i syna, którzy pragnęli doświadczyć miłości, lecz jednak im jej zabrakło. Autorka pisze również na temat sesji modlitewnej Synu, Tobie mówię, wstań, na której uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak leczyć rany zadane im przez najbliższych. Polecam Wam także historię niezwykłej przyjaźni, czyli słów kilka na temat francuskiego filmu Nietykalni, który na całym świecie widziały już miliony widzów. Z całą pewnością mogę Wam ten film polecić, gdyż jest z gatunku tych, które po prostu warto i powinno się obejrzeć. Mam nadzieję, że recenzja Tomasza Króla, którą zamieściliśmy na stronie 42, będzie dla Was zachętą. Na koniec namawiam Was do przeczytania pozostałych artykułów z najnowszego wydania Niedzieli Młodych, jak również przypominam Wam o naszej stronie internetowej, na której możecie komentować wszystkie dotychczasowe teksty. Dostępne jest również e-wydanie Niedzieli Młodych. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.